Cześć, jestem Jakub z kanału Mon Mulić, a w dzisiejszym odcinku zrecenzuję dla Was zestaw 3.1.1.6 zawierający 397 plastikowych części z serii oczywiście LEGO Creator 3. W jednym mamy 3 konstrukcje, my dzisiaj zajmiemy się na pewno główną. Zestaw wyszedł w marcu 2021 roku, tak nie jak wychodził ten katalog styczniowy, tak 2 miesiące później, tak, no tak dość nietypowo, ale już było wiele takich sytuacji w LEGO nie powiedziałbym, że to aż taka dziwna sytuacja była. No co, i my właśnie sobie dzisiaj go ułożymy. Jest on dość spory. Ja będę go brał na częściową rozbiórkę, ale częściowo ten domek chcę wykorzystać w LEGO City Safari w makiecie swojej, którą buduję. Więc tutaj ten zestaw będzie miał właśnie różne u mnie zastosowanie. Sami zresztą może w tym filmie coś się o tym, co z tym zestawem chcę zrobić, dowiecie. A teraz już z Was zapraszam. Aby nie układać tego nie wiadomo ile czasu, na pewno dzisiaj już sobie niestety speedbuilda nie zrobimy. No też nie, speedbuildy to są jakieś tam okazje, jakieś lepsze sticki dzisiaj, albo tak są małe sety, a dzisiaj tak jakoś średnio mi się chce. Ale już tutaj mam lekki problem z otwarciem. O, zbyt wcześnie powiedziałam o tym problemie, bo już fajnie poszło. Będzie sporo tych woreczków, bo to wbrew pozorom jest spory zestawik. Widać, że o, jest sporo, ale takie nie największe te woreczki. I ten taki z bardzo małymi elementami także woreczek. Oraz instrukcję 3. Zgaduję, że każda na inną konstrukcję. A format bardzo dziwny. I bardzo ostatnimi czasy często jakiś nowy format instrukcji się natykam. I to jest fajne. Ta instrukcja akurat jest nietypowa i dość fajna. Widzimy się, jak ułożę zestaw. Ułożony secik prezentuje się tak. No pierwszy rzut oka jestem zadowolony, ale wiadomo, moja opinia wstępna nie może zastąpić nam krótkiej recenzji, którą sobie teraz właśnie zrobimy, omawiając ten set. Dlatego odsuńmy ten domek na bok i figurki i teraz omówmy na początku żyrafę. Żyrafa jest najsłabszym elementem, najsłabszą częścią tego setu, dlatego też mówiłem ją na samym początku. Żyrafa jest słabo układana, rzecz jasna, no w kreator się do tego przyzwyczajamy, że nie mamy zwierząt innych niż układane, no szkoda. Ale uważam, że to jest właśnie fajne pod elementy, jakieś są tajle, jakieś tutaj groszki, jakieś tutaj serki, różne są jakieś elementy i pod element nie jest najgorszy wybór, no bo, no nie wiem, ja na przykład nie był w stanie, jak kto woli, ale ja na przykład układanego odlewu, bo zwykłej takiej safari serii bym nie był w stanie wrzucić, wiecie chyba o co mi chodzi, bym tak nie chciał, ale jak ktoś na przykład chce sobie zrobić makietę safari i wstawić taką układaną żrafę, czemu by nie? Omawiany przeze mnie dzisiaj zestaw zawiera także drugiego układanego zwierzaka, podobnie jak żyrafa, jest on po prostu strasznie słaby. Jest to taki flaming, który wygląda, no nie oszukujmy się, źle. Jest zbudowany znowu z kilku elementów i to, tak jak przy żyrafie, nie da się go użyć inaczej niż wziąć go pod rozbiórkę, no niestety, ale no coś się z nim da na pewno wymyślić, jeśli chodzi o jego elementy, bo ma nawet jakieś tutaj serca, serce to jest rzadki element w LEGO i pod elementy coś tam można z nim ogarnąć. Przechodzimy do głównego dzisiejszej recenzji i czegoś, co mimo, że jest serią kreatur, która zawsze nie ma, często nie ma jakichś mega fajnych konstrukcji, to w tym przypadku wygląda obłędnie, po drobnych zmianach znów, ale będzie to wyglądać obłędnie na moim safari. Jest to mały domek na drzewie. Domek na drzewie jakiś fajnie zdobiony, zobaczcie jak jest dekorowany. Wejście też moim zdaniem wygląda super i zobaczcie dach. Dach już Wam pokazuję. No moim zdaniem wykonanie dachu to jest naprawdę już jakieś tutaj nawet wykorzystanie jakichś fajnych takich technik i to mi się podoba, że to nie są zwykłe jakieś konstrukcje, tylko jeszcze nawet LEGO, a jakieś tutaj fajny wygląd dachu się pokusiło, który nawet w realu można wykorzystać i zrobić jakiś fajny, prawdziwy dach. Mówię tutaj o realnych dachach, takich w prawdziwym życiu, o normalnych domach. Wielu architektów myślę, by z tego pomysłu na dach skorzystało. Moim zdaniem wygląda strasznie fajnie. No i jeszcze taki fajny, drobny taras, wszechstronne są takie ogrodzenia, można tutaj sobie figurka bezproblemowo
postanąć, tylko że wszystkie wejście na dół trochę tak zejście tutaj trochę to jest niżej, bo powinno być na równym poziomie moim zdaniem, ale nie wiem czemu tego tak zrobiło. Ale jak mówię, da się tutaj figurkę postawić. Mamy także tutaj drabinkę, w której można wchodzić. Ta drabinka jest przyczepiona bardzo dobrze, kilkoma uczniami tu i jednym tu, więc da się po niej wchodzić i jest, pień. Jest tutaj także właśnie pień. To jest ten gruby pień. To pasuje do safari. Safari też były, w serii safari też były takie duże pnie, więc przyda się do mojej makiety. Po lekkim przerobieniu. Teraz wam powiem, na czym będzie polegać. Będę starał dodać to jeszcze jakieś logo Wildlife, bo nie chcę, żeby tam był taki prywatny dom kogoś, tylko żeby to było widać, że to jest Wildlife, więc tutaj pojawi się jakieś logo Wildlife. Może nawet pokuszę się o połączenie z tamtą konstrukcją, coś takiego się może ogarnie. Damy... coś takiego się może wymyślić, dam radę coś, coś wykombinować i na pewno zaskoczę was pozytywnie z całą makietą. Tak jak mówiłem, koło września, października się ta makieta pojawi. Dajcie mi czas, bo jeszcze będę musiał sobie jakieś a to elemencik dokupić, a to różne rzeczy. Po prostu muszę cierpliwie czekać. No co, minifigurki też nie najgorsze, są po prostu takie zwykłe minifigi. Tutaj ma jakiś tor z taką bluzę z kurtką, spodnie, bardzo ciekawy kolor, to są te małe spodnie, małe nogi, niestety te nie ruszające się, bo są też małe ruszające się, nie wiem czemu nie są tutaj użyte. No właśnie tego nie rozumiem w LEGO, skoro już wypuścili te małe ruszające się nogi, to czemu cały czas stosują te nie ruszające się, to jest strasznie słabe. Włosy takie rozczochrane lekko i buzia uśmiechnięta z opcją alternatywnej, bardzo takiej bardzo smutnej, takiej nieucieszonej. Natomiast pani ma chyba tylko ucieszone. A, tak, ma dwie ucieszone, ta taka bardziej uradowana, tutaj taka normalna, leciutko uśmiechnięta buzia. Bardzo znany nam tors, ale znów spodenki dość ciekawym kolorze. Niestety tors jest taki bardzo już zbyt popularny, zbyt często występuje. I dostaliśmy takiego liścia do ręki, nie wiem po co, liczyłem na jakiś fajny gadżet, chociaż no tych telefonów w LEGO już jest na przykład za dużo już tych takich zwykłych czarnych, więc chyba taki liść z dwojga złego lepszy i włosy są brązowe. To już koniec dzisiejszego odcinka. Powiem wam szczerze, jestem mile zaskoczony. To, co tutaj w tym secie dostaliśmy, mi się podoba. Nie wiem, bo to taki ten, właśnie ten set, jak dzisiaj mówiłem, część na elementy. Część jako konstrukcja, stojąca w mojej makiecie. Ja jestem z tego bardzo zadowolony. Ja wiedziałem, że sobie to prędzej czy później kupię, a trochę odlekałem, no nawet nie trochę, kilka tygodni kupiłem to chyba z 3 miesiące po wyjściu tego zestawu, czy nawet 4, ale opłacało się kupić i na pewno tego kupna nie żałuję. Set mi się bardzo podoba. Ja muszę go koniecznie polecić, a teraz was już żegnam. Pa!